I na tym bardzo dobrze gra gruzińskie marzenie. Oni nieprzypadkowo utrzymują się od 12 lat, od trzech kadencji u władzy. Gdyby ich popierało rzeczywiście tylko 20%, to myślę, że dawno już kto inny by Gruzją rządził. To są protesty organizowane przez aktywistów, organizowane przez młodzież. Bardziej naturalnym mediatorem byłby, byłaby osoba, postać, która cieszy się największym szacunkiem Gruzinów i zdecydowanie bije na głowę wszystkich polityków. Mam na myśli przywódcę gruzińskiego kościoła prawosławnego, mianowicie patriarchę, Eliasza II. Naszym gościem dzisiaj jest Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowę z ambasadorem Batu Kutelią nagraliśmy kilka tygodni temu, a protesty wciąż trwają i ich intensywność można powiedzieć, że się nie zmniejsza. Ambasador Batu Kutelia mówi o tym, że zwolennicy tego kierunku integracji euroatlantyckiej to 80% społeczeństwa gruzińskiego, że 20% to ci, którzy trzymają obecną sytuację, trzymają e e reżim. Czy zgadza się pan z taką oceną? Co do 80%, jak najbardziej się zgadzam, dlatego że wszystkie sondaże od co najmniej 15 lat pokazują, że taki właśnie odsetek Gruzinów wspiera euroatlantycki kierunek rozwoju kraju, wspiera integrację Gruzji z Unią Europejską, integrację Gruzji z, z Brukselą. Troszkę mniejszy procent, około 70%, wspiera integrację Gruzji z NATO. Natomiast to, że ktoś jest za, wstąpieniem Gruzji do Unii Europejskiej nie oznacza, że musi być koniecznie przeciwny władzom gruzińskim. Te podziały troszkę inaczej przebiegają niż, niż u nas i trochę kłócą się z takim stereotypem, że oto to mamy prorosyjski rząd i prozachodnie społeczeństwo. No więc ten prorosyjski rząd Cały czas konsekwentnie, werbalnie, co po owocach ich poznacie, ale werbalnie cały czas deklaruje chęć wstąpienia do Unii jako swój priorytet. Natomiast to prozachodnie społeczeństwo pozostaje w swojej masie bardzo konserwatywne i na przykład około połowy też w sondażach różnych to wychodzi. Około 50% na przykład jest za tym, żeby podtrzymać jakąś formę dialogu z Federacją Rosyjską. Jest to konserwatywne społeczeństwo, które chciałoby owszem do Europy, ale na swoich zasadach, na, z zachowaniem gruzińskich tradycji, zwłaszcza w sferze takiej, powiedziałbym, obyczajowej. I na tym bardzo dobrze gra gruzińskie marzenie. Oni nieprzypadkowo utrzymują się od 12 lat, od trzech kadencji u władzy. Gdyby ich popierało rzeczywiście tylko 20%, to myślę, że dawno już kto inny by Gruzją rządził. Oni po prostu umieli znaleźć taki przekaz, który z jednej strony właśnie zachowując ten werbalnie prozachodni kierunek. No, przypomnijmy, że to za ich rządów zostały zniesione wizy dla obywateli Gruzji przez Unię Europejską. To za ich rządów Gruzja w grudniu zeszłego roku dostała status kandydata do Unii Europejskiej. Z drugiej strony umieją zagrać na uczuciach strachu przed Rosją, bo ten strach jest i ta obawa i twierdzą, że oni są w stanie zapewnić stabilność i bezpieczeństwo kraju. A no, z trzeciej strony właśnie podkreślają ten przywiązanie do tradycyjnej wartości tradycyjnych wartości, to no, konserwatyzmu. Oczywiście oni to robią w, 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 no, w celu utrzymania władzy, ale jest to skuteczne. No i tutaj y oczywiście nie. Y Zaprzeczając temu, że ta ustawa oddala Gruzji od, Gruzję od, od Europy, no trzeba sobie powiedzieć, że nie. te tłumy na ulicach protestujących jest rzeczywiście bardzo dużo, ale to nie jest cała Gruzja. Ja jako obywatel Ukrainy pamiętam, co się działo w 2011, 2012, 2013 roku i mi to przypomina w jakim stopniu to, co się dzieje w Gruzji. Przez całą kadencję, niemalże przez całą kadencję, Janukowicz także dążył do Unii Europejskiej, podpisywał wiele dokumentów. W Narracji wewnątrz kraju także deklarował tego typu cele. Czy to może być podobna sytuacja jak na Ukrainie, w Gruzji, to co się dzieje przez ostatnie lata w Gruzji? Tak, prezydent Janukowicz rzeczywiście próbował siedzieć na tych dwóch fotelach i do ostatniej chwili, do, do jesieni 2013 roku, prawda, podtrzymywał tą narrację o, 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 o wstąpieniu do Unii jako o tym, tym, tym priorytecie. Natomiast wcześniej rzeczywiście. Ta gra była bardzo podobna do tej gry, którą, którą prowadzi w tej chwili Gruzińskie marzenie. Z że no mamy trochę inne czasy, tak, bo mamy, mamy, mamy wojnę, mamy Gruzję, która i Ukrainę, która jest krajem kandydującym do Unii, mamy Gruzję, która ten status trochę później ale też utrzymała, czyli jakby to samo, to samo, ale nie to samo. I oczywiście narzuca się, narzuca się porównanie z z Majdanem. Ja myślę, że ta sytuacja jest jeszcze nieporównywalna, że to jeszcze nie jest ten moment. Zresztą to trudno porównywać wydarzenia oddalone o dekadę w dwóch różnych krajach i w zmienionej sytuacji politycznej. Zawsze takie porównania, chociaż kuszące, niosą ryzyko właśnie jakichś nadmiernych uproszczeń. Natomiast mechanizmy, mechanizmy, jak najbardziej tak, czyli jakieś ugrupowanie rządzące krajem, które dąży do Umocnienia swojej władzy do objęcia kontrolą coraz ściślejszą społeczeństwa, starające się eliminować ryzyka wiążące się z wolnymi mediami, bo to jest ryzyko dla rządzących, bo patrzą na rękę na ręce z, 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 ze społeczeństwem obywatelskim. Natomiast natomiast właśnie no jeszcze raz powtórzę też sondaże, no co prawda teraz nie było najnowszych, ale kilka miesięcy temu sondaże przeprowadzone przez International Republican Institute dawały bardzo duże szanse gruzińskiemu marzeń na czwarty. Sukces wyborczy i ta siła gruzińskiego marzenia jest też siłą słabości opozycji, która jest rozbita, która nie jest reprezentowana przez, przez jakiś jednolity front, gdzie cały czas tą decydującą rolę na, po opozycyjnej stronie sceny politycznej odgrywa Zjednoczony Ruch Narodowy, założony przez byłego prezydenta Michaela Saakaszwilego, więzionego, więzionego obecnie i jest cały szereg innych ugrupowań, które które, które których poparcie jest 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 nikome, więc ta, ta być, może, być może tu wyjściem byłoby jakieś pojawienie się trzeciej siły, gdyby te protesty wygenerowały jakichś liderów wyrazistych, być może być może to przełamałoby ten duopol gruzińskiego marzenia i zjednoczonego ruchu narodowego. No i tutaj kończąc. Chciałbym powiedzieć, że jakkolwiek były wątpliwości co do, co do, co do uczciwości poszczególnych kampanii, 4-8 lat temu, 12 lat temu takich wątpliwości nie było, kiedy gruzińskie marzenie po raz pierwszy brało władzę, ale nikt nie kwestionował, że te wybory były wygrane, chociaż właśnie kwestionowano wysokość, kwestię tego tak zwanego czynnika administracyjnego. Natomiast no, ktoś na tych ludzi głosuje. To może warto dodać i uszczegółowić, że mamy wyraźny ten kontekst wy wyborczy, stąd są te sondaże, bo wybory parlamentarne mają się odbyć 26 października, ale w tym roku też mają się odbyć wybory prezydenckie w Gruzji. Wybory prezydenckie już w nowej formule, dlatego że Gruzja od, odeszła od, podobnie jak wcześniej Armenia, od wyborów bezpośrednich i ma, będziemy mieli wybory pośrednie, czyli bo kadencja pani prezydenta Salome w chwili rzeczywiście też się kończy, podobnie jak kadencja obecnego parlamentu w tym roku. Już po zakończeniu, już po, po wyborach parlamentarnych, właśnie pani prezydent zakończy kadencję. No i następny szef państwa będzie wybrany już nie w wyborach. Powszechnych, bezpośrednich, tylko będzie przez takie kolegium wyborcze wybrany, złożony z parlamentarzystów, przedstawicieli również. Samorządów. No i oczywiście, im większy udział w tych ciałach, w samorządach, przewagę ma gruzińskie marzenie, będzie miało rządzące ugrupowanie, tym większa szansa, że kandydat, który zostanie wskazany przez gruzińskie marzenie, no, zostanie, zostanie wybrany. Tutaj i pani prezydent Salome Zurabiszwili, i jej poprzednik Georgi Margvelashvili byli wybrani z poparciem gruzińskiego marzenia. Natomiast w pewnym momencie doszło do ich konfliktu z tym ugrupowaniem. Pani prezydent już bardzo wyraźnie staje po stronie opozycji, chociaż też właśnie na przykład odmawia łaskawienia prezydenta Michaela Sakaszwilego, z którym ją kiedyś podzielił dość, dość poważny konflikt. Natomiast zdecydowanie opowiada się przeciwko tej ustawie o przejrzystości obcych wpływów o agentach zagranicznych. Zapowiada, że ją zawytuje. Co prawda rządząco. Grupowanie ma wystarczająco dużo głosów, żeby to weto odrzucić, ale ona się ustawia zdecydowanie w kontrze do obecnego rządu. Można mówić o kryzysie, były próby impeachmentu i tak dalej. Więc tutaj z pewnością też gruzińskie marzenie po pierwsze chciałoby w tych wyborach, o których Pan wspomniał 26 października, nie tylko wygrać, ale uzyskać większość konstytucyjną. A po drugie właśnie zapewnić sobie możliwość. Płynnego wyboru y, 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 wskazanego przez siebie kandydata. Nie wiem, kto to będzie. Y, y, Plotka mówi, że Sam Bidzi Najwaniszwili, założyciel y, gruzińskiego marzenia, miliarder, y, y, myśli o, o tym, żeby być prezydentem sprzedali, jak kupiłem. Niedawno byłem w Pilis i takie opinie słyszałem od, od, od Gruzinów, no ale niezależnie kto, kto, kto by to był, chodzi o to, że żeby, żeby on właśnie, żeby to była pewna osoba i żeby bez problemu została wybrana, więc po to też jest potrzebne gruzińskiemu marzeniu to zwycięstwo w wyborach parlamentarnych pod koniec października. Więc ten kontekst stał, oczywiście ten kontekst wyborczy jest, jest wyraźny, no i to jest ten jeden czynnik, drugim jest to, że Gruzja posiada. Obecnie status kandydata do Unii, których to dwóch czynników nie było w zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy próbowano tę ustawę przeforsować, wtedy istniała obawa, że jeśli to prawo wejdzie w życie do Gruzja tego status, sta, statusu nie uzyska, no teraz go ma co prawda są różne pomysły, żeby sankcje wprowadzić przeciwko gruzińskim politykom, żeby ograniczyć ruch bezwizowy, czy, czy też go zawiesić, ale nikt nie wspomina o cofnięciu sta, statusu kandydata. No a drugi, 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 element, który odróżnia tę sytuację od sytuacji sprzed roku, jest właśnie ten ten wspomniany przez pana i ten omówiony przez nas. Kontekst przedwyborczy. Sądząc po tym, co pan powiedział, to protesty są właśnie nie za jakimś liderem opozycji, nie za jakąś partią opozycyjną. Czy pani prezydent Salome Zorabiszwili może stać się takim liderem opozycji? I drugie pytanie: Czy można byłego prezydenta Saakaszwilego też traktować jako potencjalnego lidera opozycji? Czy ktokolwiek z obywateli Gruzji teraz masowo poparł by, byłego prezydenta. Tutaj pan poruszył bardzo ważną kwestię, mianowicie rzeczywiście te protesty są apartyjne. To są protesty organizowane przez aktywistów, organizowane przez młodzież. Zresztą bardzo młodzi ludzie dominują wśród protestujących. Oni się odżegnują wręcz od tradycyjnych ugrupowań politycznych. Oczywiście opozycja ta prozachodnia wspiera te protesty i jest przeciwko ustawie procedowanej w gruzińskim parlamencie, natomiast protestujący nie podpisują się pod, pod nie niosą, nie, nie chodzą pod żadną z flag partyjnych. I tutaj mówiąc o tym, że ten ruch być może wyłoni jakichś liderów, no to, 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 to myślałem właśnie o jakichś liderach ruchu, jakichś liderach opinii bardziej, którzy, no oczywiście demokracja się rządzi takimi prawami, że walka się odbywa w, poprzez partie, więc w pewnym momencie taki ruch musiałby wypączkować w partię, czy utworzyć partię polityczną, ale właśnie coś takiego miałem na myśli, natomiast czy, czy pani prezydent, no myślę, że gdyby pani prezydent miała takie ambicje, to już by wokół siebie jakiś taki ruch, czy partię, czy, 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 czy jakąś siłę stworzyła, były takie próby podejścia pani prezydent, że się kolokwialnie wyrażę, no ona, to jest, to jest, to jest, to jest dyplomata, z takim no, z francuskim backgroundem urodzona we Francji. Wiadomo, że znalazła się w Gruzji jako ambasador Francji w, w Gruzji, potem została ministrem spraw zagranicznych, teraz pełni funkcję prezydenta kraju. I ona, zdaje się, nie ma takich ambicji, żeby zostać liderem, czy żeby firmować jakieś, jakąś właśnie siłę polityczną. Czy Michał Saakaszwili? No myślę, że nie, dlatego że Michał Saakaszwili, oprócz zdecydowanych zwolenników, cały czas ma bardzo, bardzo duży elektorat negatywny i dla swojego ugrupowania on jest tyleż atutem, co obciążeniem. Taki był powód zresztą, że on formalnie przestał być tym liderem już jakiś czas temu, a pozostawał nim będąc jeszcze na Ukrainie, nie, nie mając bezpośredniego przełożenia na swoje ugrupowanie, pozostał formalnie liderem Zjednoczonego Ruchu Narodowego, no ale właśnie z uwagi na to, że części Gruzinów nie kojarzy się, nie kojarzy się okres jego rządów najlepiej, bo oczywiście no, nikt nie odmówił Omawia ogromnych sukcesów i, i tego cywilizacyjnego skoku, jaki Gruzja dokonała. Natomiast no, no nie ma teraz czasu, żeby omawiać jego prezydentury, ale słynął on z twardej ręki i za jego czasów Gruzja zajmowała jedno z czołowych miejsc w świecie, jeśli chodzi o odsetek więźniów na 100 tysięcy mieszkańców. I, jego ugrupowanie przegrało wybory w jesieni 2012 roku po tym jak ujawniono nagrania z tortur z, z więzień gruzińskich z więzienia gruzińskiego więc ja myślę że on takim, takim liderem w tej chwili nie ma szansy, nie ma szansy się stać być może no, to jest cały czas jeszcze nie, nie taki stary człowiek, być może w przyszłości, ale w tej chwili za bardzo on jednak polaryzuje, myślę, Gruzinów. Myślę, że w ogóle tacy tradycyjni przywódcy partyjni no, nie porwą za sobą tłumów. Więc, więc stąd właśnie te moje dywagacje o no, tej możliwej trzeciej sile, czy możliwych nie, nowych liderach wyłonionych przez protesty. Wrócimy no, jeszcze też do pani. A, a przepraszam, przepraszam? panie. Proszę bardzo, Arturze. Ja chciałem tylko krótkie pytanie doprecyzować jeszcze. Co, co, jaki czeka los na panią e, Zurabiszwili? Ona moim zdaniem jest swoistym teraz niezależnym arbitrem, przynajmniej stara się takowym e, być e, podczas licznych protestów e, w, w Gruzji. Co ją czeka? Jaka kariera czeka na panią e, Salomę? To najprawdopodobniej jakaś kariera, chociaż no ona już raczej będzie powoli kończyć bieg życia zawodowego, ale myślę, że, 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 że jakiś uniwersytet, jakaś prestiżowa organizacja międzynarodowa to byłoby coś, co byłoby odpowiednie dla, dla pani Salome Zurabiszwili z jej, z, jej, z jej CV, z jej, z jej życiorysem. Natomiast tutaj takim. Bardziej naturalnym mediatorem byłby, byłaby osoba, postać, która cieszy się największym szacunkiem Gruzinów i zdecydowanie bije na głowę wszystkich polityków. Mam na myśli przywódcę gruzińskiego kościoła prawosławnego, mianowicie patriarchę Eliasza II. No to już jest wiekowy bardzo hierarcha, skończył w zeszłym roku 90, 90 lat, ale cały czas jego autorytet jest to nieporównywalnie wyższy niż autorytet jakichkolwiek przywódców partyjnych, czy też politycznych, więc myślę, że, że gdyby trzeba, było negocjować, mediować, i potrzebna byłaby osoba naprawdę e, g, g, ciesząca się powszechnym autorytetem, no to tutaj bardziej niż pani prezydent taką odpowiednią osobą byłby, myślę, patriarcha i na rzecz, czy on by się podjął takiej mediacji, czy on by, się, e, czy on by zechciał w, w ten bieżący spór polityczny wejść, ale, ale tutaj jego imię mi się po, nasuwa e, e, jako pierwsze. No pani prezydent by przede wszystkim nie była e, chyba e, 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 mile Widziana jako taki mediator przez, przez rządzące ugrupowanie. Rozmawialiśmy już o tym o tej ustawie, która właściwie w pewnym sensie chyba jest pretekstem też do tych wyborów, do, do, do tych protestów, bo raczej chyba chodzi po prostu o wyrażenie niepokoju czy zamanifestowanie protestu przeciwko temu, jak Pan to nazywa w jednym ze swoich artykułów dryfowi w stronę Rosji. Jakbyśmy się teraz zastanowili, co się wydarzy, jeżeli gruzińskie marzenie znowu wygra, jak może wyglądać to zbliżenie, jeszcze głębsze zbliżenie w kierunku Rosji Gruzji? Tutaj na początek taka uwaga, że jak popatrzymy na mapę, no to Gruzja graniczy z Rosją, nie graniczy z żadnym państwem należącym do Unii Europejskiej i na przykład gruzińskie płody rolne trafiają do Federacji Rosyjskiej, a nie do Unii Europejskiej, czy też trafiają w jakimś znikomym odsetku. Po prostu się nie opłaca wysyłać, jest za daleko pomiędzy Gruzją a państwem państwami należącymi do Unii Europejskiej jest, jest, jest kilka krajów, pod, no, przynajmniej jeden kraj, przynajmniej Turcję trzeba przejechać, bo, bo Bułgaria należy do Unii Europejskiej, no ale to już jest daleko i tutaj od, myślę od tej geografii bardzo trudno jest uciec. Natomiast nie można też być więźniem geografii więźniem, i więźniem historii. Gruźni bardzo skutecznie uciekali od tej geografii w, właśnie od, 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 od tego uwięzienia w geografii, chociażby przez, przez terminologię. To Gruzini byli tymi, którzy zapoczątkowali mówienie o Kaukazie Południowym zamiast o Zakaukaziu, bo to jakby sytuuje region w, w, z punktu widzenia Rosji. Później, teraz teraz Gruzini się sytuują w Europie Południowo-Wschodniej, już nawet ten region Kaukazu Południowego im mniej odpowiada. Na, więc, więc tutaj. Ten dalszy dryf mógłby oznaczać po prostu dalsze ponad normatywne związanie się z Federacją Rosyjską, no poza ten normalny myślę eksport towarów, który nawet w czasach prezydenta Saka świlego który dużo bardzo ostrą antyrosyjską retorykę z jego usłyszeliśmy, ale to, to za czasów Saakaszwilego na przykład Gruzja zgodziła się na członkostwo Rosji w Światowej Organizacji Handlu i otwarto przejście graniczne, więc on też pragmatycznie się zachował, no po prostu Gruzja graniczy z kim, z kim graniczy. Mówiłem już o, o tym, że połowa Gruzinów uważa, że jakąś formę dialogu z Rosją, mimo wszystko, mimo tego strategicznego zagrożenia, które stamtąd płynie, trzeba utrzymywać. Natomiast to nie trzeba z pewnością aż tylu połączeń, Lotniczych, bo te połączenia zostały wznowione w maju zeszłego roku, ich jest naprawdę imponująca liczba, bez przerwy w zasadzie z Tbilisi, a także z Kutaisi, z Batumi jakieś samoloty startują i lądują do Rosji. Myślę, że uzależnianie się w sferze energetycznej od Rosji jest problemem czy może być problemem, czy, 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 czy jest to potencjalny problem. Myślę, że tak duża obecność Rosjan, chociaż i ma swoje pozytywne aspekty, bo oznaczała i oznacza cały czas inwestycje w gruzińską gospodarkę i potężny zastrzyk finansowy, to ma z kolei też taki, tak, takie złe strony, że na przykład rosną ceny nieruchomości, na co się studenci skarżą, którzy chcą wynająć mieszkanie, no ale tak, wszystko ma, 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 ma dwie strony. Natomiast to są takie takie rzeczy, które uzależniają już Gruzję, Gruzję od Rosji. Ja myślę, że tutaj taką, taką czerwoną linią jest właśnie to uzależnienie. Sytuacja, kiedy Gruzja więcej kupuje gazu od Rosji niż od sąsiedniego Azerbejdżanu, to to już jest taka niebezpieczna sytuacja. Natomiast nie jest taką niebezpieczną sytuacją, myślę, sprzedawanie cytrusów na rynek rosyjski, chociaż wtedy, jeżeli te władze prowadzą, prowadziłyby nielojalny wobec Moskwy kurs, no to zawsze, y, odpowiednia agenda rosyjska może znaleźć tam jakieś mikroby, które uniemożliwią taki eksport. Spróbujmy taką krótkoterminową prognozę. Jak w związku z tym przewiduje Pan rozwój wydarzeń w najbliższych dniach? Będziemy świadkami stłumienia protestów, czy może coś innego się wydarzyć? Ja myślę, że obie strony są zdeterminowane i władza jest zdeterminowana, żeby przeforsować to prawo i protestujący są zdeterminowani. Ja myślę, że władza będzie... Unikać rozwiązania siłowego będzie raczej starać się przeczekać. grać na wyciszenie tych protestów, na naturalne zmęczenie protestujących. Myślę, że to będzie taka raczej taktyka. Natomiast tutaj bardzo trudno wybiegać dalej w przyszłość, bo na bardzo wiele czynników po prostu wchodzi, wchodzi w grę, na przykład przypadkowa tragedia, która mogłaby się wydarzyć. No, mamy wiele dziesiątków tysięcy ludzi, mamy, mamy bardzo duże emocje nie wiadomo, jakby się wtedy zachował tłum, natomiast myślę, że władza będzie grała na wyciszenie tego tych protestów. Przekonanie jednak, że ta ustawa jest Zresztą to to że, to, że, to, że wpływy powinny być jakoś tam kontrolowane, to, to jest jedno. Chodzi po prostu o sposób procedowania, chodzi o te zapisy, chodzi o chęć kontroli po prostu nad, nad środowiskami niezależnymi. Natomiast no zobaczymy, na ile starczy determinacji po stronie protestujących. No, ja kipicuję Gruzji i mam nadzieję, że do jakichś takich czarnych scenariuszy, które oczywiście gdzieś tam w tyle głowy powstają, nie dojdzie. Do, czyli właśnie wspomniana przez Pana jakaś próba siłowego stłumienia, pacyfikacji tych protestów, czy czy, 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 czy podobne scenariusze, więc zobaczymy, co się będzie działo. no Zapewne ona będzie uchwalona jutro, potem pani prezydent nałoży weto, to zostanie uchylone. No i zobaczymy zobaczymy też, jak, jaka będzie determinacja Unii Europejskiej, bo też wielu polityków europejskich z, z dużym niepokojem wypowiada się o tym, co się dzieje w Gruzji, jakieś kolejne delegacje do Gruzji się wybierają. Zobaczymy może to jest najmniej prawdopodobny scenariusz, ale chyba naj Korzystniejszy, gdyby władza się jakoś wycofała z, z, tej, z tej ustawy, podobnie jak zrobiła to rok temu. Będziemy obserwować sytuację i mam nadzieję, że no, Ośrodek Studiów Wschodnich nam tradycyjnie będzie w tym pomagać. Pan Wojciech Gurecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był Państwa i naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. I przypominam o wspieraniu kanału Czarne Niebo na patronite.pl Kośnik Czarne Niebo. Dołączcie do naszych patronów, dołączcie do tych, którzy są razem z nami. Przypominam też o subskrypcjach na kanału Czarne Niebo w mediach społecznościowych.